Na tym filmie, na przykładzie ilościowej cechy o tutaj nazwie wieku wśród studentów, to jest oczywiście przykład, pokażę, jak można wyznaczyć miary rozproszenia za pomocą miar klasycznych wyznaczane, czyli miary związane z odchyleniem standardowym i jego odniesieniem do wartości przeciętnej. Jeżeli widzimy, że wiek badanych studentów wynosi w niektórych przypadkach, załóżmy, tutaj widzę wynik 19, nie wiem czy znajdę jeszcze niższy w tej bazie, ale czasem wynosi on 33 lata. Możemy sprawdzić, ile to ta zazwyczaj mogłaby wartość, o widzę tutaj 18 lat, różnić się wartość tego wieku od średniej. Przeciętna wartość wieku, oczywiście możemy ją wyznaczyć, ale drugą uzupełniającą informacją do wyznaczenia jakby podstawowych informacji o badanej grupie, oprócz średniej, to jest choćby odchylenie standardowe. Żeby się tak dowiedzieć, jakie jest to przeciętne takie wahanie wieku studentów od tej średniej, która nam wyjdzie. Odchylenie standardowe będzie to taka miara rozproszenia, inaczej pewnej zmienności, jakiegoś zróżnicowania, i można tą miarę znaleźć w programie SPSS w dziale Analiza, opis statystyczny, tutaj rozkład częstości lub jeszcze w dziale statystyki opisowe. Jeżeli wejdziemy w część statystyk dotyczących częstości, gdyby po lewej stronie była większa, oczywiście jakby ta przykładowa baza jest bardzo wycięta, taka podstawowa, ale gdyby tych zmiennych tutaj po lewej stronie w Waszych badaniach było więcej, należy wybrać daną interesującą nas zmienną. Do prawej strony, gdzie będzie wykaz tych zmiennych, do których liczymy to odchylenie standardowe, i wybieramy w opcjach statystyk właśnie potrzebne nam odchylenie standardowe, jako tą miarę rozproszenia zmienności, która będzie informowała, o ile ten wiek zazwyczaj może się różnić. To jest oczywiście, pamiętajmy, miara klasyczna. Możemy też mówić o miarach odchylenia ćwiartkowego bazującego na kwartylach, ale to są miary pozycyjne. Najczęściej można się opierać o odchyleniu standardowym, ale warto włączyć również tutaj opcję średniej, ponieważ jeżeli będę miała konkretny wynik odchylenia standardowego, to po jego zinterpretowaniu mogę już ocenić, czy to odchylenie standardowe w badanej zbiorowości, czy to jest taka duża wartość, która będzie świadczyła o dużych różnicach w wieku poszczególnych studentów, że różnią się pod względem wieku dość silnie, czy też w niewielkim stopniu. Będzie to taka informacja o tak zwanym zróżnicowaniu zbiorowości, czy wszyscy studenci w miarę są w podobnym wieku, czy jednak ewentualnie cechuje ich jakaś umiarkowana, czy też wysoka zmienność. Dlatego odchylenie standardowe powinno być porównywane do średniej. Oczywiście możemy włączyć opcję najniższego wieku, ustalić wartość najwyższy, określić właśnie wariancję, tylko że te miary to zależy, czy wy je potrzebujecie. Wariancja, oczywiście pamiętajmy, że ona jest miarą roboczą, którą my możemy włączyć, ale ona sama w sobie nie posiada interpretacji, więc jest taką miarą techniczną, która jest potrzebna do odchylenia standardowego. Rozstęp jest to miara, która liczy największą różnicę między wiekiem osoby najstarszej a osoby najmłodszej, czyli liczy tylko taką techniczną różnicę wieku. Błąd standardowy średniej może być oczywiście też jako opcja włączony, i to będzie taka informacja, o ile ta średnia sama w sobie mogłaby być niższa lub wyższa, czyli o ile wynosi taki błąd, dosłownie niedopasowanie tej średniej, bo ona oczywiście jest wrażliwa na występowanie wartości odstających, czy też na wartość samego odchylenia standardowego. Jeżeli skupimy się na samym podstawowym odchyleniu standardowym i wybierzemy opcję dodatkowo średniej, możemy po wybraniu opcji dalej, kliknięciu OK, tutaj ta tabelka może być odznaczona, że jest zbędna. Klikamy OK i generuje nam się malutka tabelka raportu, w którym możemy powiedzieć, że studenci poszczególni różnią się od średniej wieku, pod względem tego wieku przeciętnie o 4,345 lat. Ale czy to jest dużo, czy to jest mało, to odnosimy do średniej. W badanej zbiorowości możemy na pewno powiedzieć, że w badanej zbiorowości 100 badanych studentów
wiek studentów różnił się od średniej wieku tych właśnie studentów przeciętnie o 4,345 lat. Ja robię zaokrąglenie do dwóch lub trzech miejsc, najlepiej do trzech miejsc. Kropka. Ale oczywiście, żeby powiedzieć, czy to jest duże odchylenie, czy małe, to my w tym momencie musimy to odnieść do średniej. Czyli faktycznie, matematycznie podzielić odchylenie standardowe przez średnią. W samym programie możliwe, że jest włączenie po prostu opcji kalkulator. Ja włączę sobie kalkulator systemowy i policzę, ile to byłoby w przybliżeniu. Jak duże jest odchylenie standardowe w porównaniu do wyniku otrzymanej średniej. Czyli piszę 4,345 dzielę kreską przez średnią wynoszącą 26,1. Jeżeli kliknę Enter, dostaję udział procentowy. Jeśli ktoś chce, to można zapisać, że jeszcze razy 100 i ten wynik interpretować w procent. To jest kwestia naszych umiejętności i wiedzy na ten temat. I teraz widzimy, że odchylenie standardowe stanowi przeciętnie około 16,648% otrzymanej średniej wieku. Żeby zdecydować, czy takie odchylenie procentowe jest duże czy małe, musimy mieć ustalone takie przedziały, jaki wynik procentowy, to jaka według nas będzie interpretacja zmienności. I teraz, jeżeli sobie przyjmiemy, że od 0 do 30% mamy na przykład niewielką zmienność, od 30% powyżej 30% do 60% mówimy o umiarkowanej zmienności zbiorowości pod względem tej cechy. Od 60% w górę do 100 mamy dużą zmienność naszej badanej zbiorowości, to w tym analizowanym przypadku powiemy, że studenci pod względem wieku różnią się między sobą w niewielkim stopniu, ponieważ otrzymany współczynnik zmienności, taki klasyczny, daje wynik w przedziale od 0 do 30%. W tej sytuacji możemy powiedzieć, że studenci pod względem wieku nie różnią się w zdecydowanym stopniu, tylko wręcz w niewielkim stopniu się różnią pod względem tego otrzymanego wieku. Teraz, jeśli chodzi o drugą analizę, jak otrzymać odchylenie standardowe, to możemy wejść tutaj w pozycję statystyki opisowej i wybierając wiek badanego, tutaj o nazwie wiek, wrzucamy do zbioru i wybierając w opcjach, możemy tak samo zaznaczyć odchylenie standardowe w ramach rozproszenia i zaznaczyć opcję średnią. Pozostałe możliwości tutaj są opcjonalne, ale nie dotyczą już analizy zmienności. Wyniki powinny być oczywiście takie same, no bo bazujemy na dokładnie tej samej zbiorze danych. Jeżeli potrzebujecie innych analiz, inne badania jeszcze będziecie wykonywać, oczywiście zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów ze statystyki opisowej i matematycznej w ramach nauki podstaw programu SPSS.